Cześć, witam Cię serdecznie. Dziś powiem o takich trzech top trendach tego sezonu. Wiosna, lato 2021. I teraz pewnie pomyślisz sobie, no Agnieszka, ten film jest dla osób, które lubią modę, które uwielbiają trendy i często uzupełniają nimi swoją szafę. I tutaj Cię teraz zaskoczę. No nie tylko. Dlatego, że wiem, że obserwują mój kanał również osoby, które niekoniecznie lubią trendy, niekoniecznie potrzebują coś mieć nowego w swojej szafie, natomiast również chcą dobrze i komfortowo czuć się w tym, co mają na sobie każdego dnia, rewelacyjnie i właśnie w tym pomagam kobietom. I bardzo się cieszę, że tutaj jesteście, dlatego że za chwilę powiem Wam o takim wspólnym rozwiązaniu, które znalazłam dla osób, które lubią modę i dla osób, które no, nie bardzo idą też za trendami. Jak tutaj to rozwiązać i jak to pogodzić? Ja Cię witam też serdecznie, jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy. Ja mam na imię Agnieszka i bardzo się cieszę, że tutaj jesteś. I pomagam właśnie kobietom w tym, żeby wspaniale czuły się każdego dnia w ubraniach, które na sobie noszą, w przeglądzie szafy, czy też zakupach ze mną, jak i szkole także osoby, które chcą zostać osobistymi stylistkami. I co? I zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału, dlatego że raz w tygodniu pojawia się tutaj najczęściej w piątek nowy film. I co? Myślę, że top trendy możemy zaczynać. Zaczynajmy! Rozmawiając z Wami podczas konsultacji telefonicznych, czy też właśnie w komentarzach, które do mnie piszecie, wiem, że są osoby również na tym kanale, które uwielbiają modę, które czekają tylko na nowy sezon, aby mogły wpaść do sklepu i kupić coś nowego, co jest bardzo modne w tym czasie, w tym sezonie. I wiem też, że są osoby, które nie bardzo orientują się w tym momencie, co jest modne. Zachęcam Cię do tego, żeby wybrać sobie z danego sezonu jeden trend i sprawdzić, który będzie spójny z Tobą, z Twoim stylem, z Twoją osobowością, z Twoją ekspresją i ten trend dołączyć do swojej szafy. Mało tego, z dzisiejszych takich tych trzech top trendów jestem pewna, że wybierzesz coś, co w Twojej szafie już jest, czyli to, co w Twojej szafie już mieszka. I daj znać koniecznie w komentarzu, który z trendów, które dzisiaj właśnie Ci przedstawiam, jest w Twojej szafie i tak naprawdę wystarczy go połączyć w nowe zestawy i być modną i też czuć się wspaniale. Zaczynamy! A jeśli nie wiesz, jaki masz styl i jakie ubrania do Ciebie pasują, serdecznie zachęcam Cię do śledzenia też moich mediów społecznościowych, dlatego że ostatnio na Instagramie właśnie prowadziłam bezpłatne wyzwanie Odkryj swój styl. Pierwszym trendem tego sezonu jest kolor toffee. W tym sezonie są bardzo modne, zgaszone kolory pastelowe, a wybrałam specjalnie właśnie taki kolor toffee, dlatego że przypuszczam, że większość z Was ten kolor w swojej szafie już właśnie ma. Pierwsza stylizacja z naszym cudownym kolorem toffee to jest spódnica z polskiej marki Erdős Handmade. Jest to tkanina bawełna satynowa, która bardzo fajnie układa się do ciała. Fajnie układa się do sylwetki wtedy, kiedy chodzę czy też siadam. Mało tego, powiem Wam, że jak zobaczyłam, że ta spódnica ma kieszenie, to byłam zachwycona. Jest po prostu rewelacyjna, bardzo ją polubiłam. Szczególnie dlatego, że już dawno nie nosiłam spódnicy o takiej długości, także fajnie, bo coś nowego też wprowadziłam do swojej szafy. I połączyłam tą stylizację właśnie ze sportowymi butami i słuchajcie, tutaj chciałam Wam też pokazać, że to też fajnie wygląda, dlatego że nie tylko do eleganckiej bluzki czy też spódnicy musimy ubierać koniecznie szpilki, jednocześnie także sportowe buty. Pamiętajcie też, że kolor toffee jest bardzo fajnym kolorem, dlatego że jest to kolor taki bazowy i z tym kolorem każdy inny kolor tak naprawdę będzie czuł się dobrze, bo kolor toffee jest świetnym tłem też dla innych kolorów. Drugi trend tego sezonu, który wybrałam dla Ciebie, to są bufki, czyli coś takiego, co mam właśnie teraz.
na sobie. I ten trend był już modny w latach 80., natomiast jakieś 2 lata temu pojawiły się one ponownie. Jednocześnie w tym sezonie też mają one trochę inną formę, dlatego że one są bardziej przerysowane, są bardziej widoczne, są większe, jak i również same rękawy są też właśnie bardziej luźne, czyli takie bardzo napompowane. Jest to letnia, zwiewna, bardzo lekka sukienka, wykonana z bawełny i ma ona takie właśnie wytłaczane, wyduszane też kwiatki, które są w stylu boho i sukienka też jest taka trochę w stylu boho, właśnie z takim dodatkiem bufek, czyli która trochę buduje nam większą objętość górnej części sylwetki. I będzie ona świetnym rozwiązaniem dla sylwetki A, czyli dla sylwetki, która ma szersze biodra od ramion. I trzeci trend to jest szeroka nogawka, czyli spodnie z szerszymi nogawkami. Bardzo często takimi, które nawet też zasłaniają but i są bardzo blisko ziemi. I teraz możesz sobie pomyśleć, okej, dobra, ale ja noszę tylko już od długiego czasu rurki lub wolę po prostu takie obcisłe spodnie. To wcale, pamiętaj, nie oznacza, że musisz teraz się ich pozbyć ze swojej szafy. Absolutnie nie. Jeśli ten trend nie jest dla Ciebie, to tak jak wspomniałam, po prostu zostaw go i nie wybieraj. Wybierz dla siebie coś innego. I pewnie nie uwierzysz, ale te spodnie, które właśnie pokazuję Ci na tej stylizacji, miałam już około 15 lat w swojej szafie. To jest fenomen i to jest jedyna rzecz, którą miałam tak długo. Dlatego, że te dżinsy są w tak dobrym stanie, że to jest aż niesamowite, jak dobrej jakości dżins może wytrzymać tyle lat. Jestem bardzo ciekawa, który z trendów przypadł Tobie najbardziej do gustu lub który z trendów też znalazłaś już w swojej szafie. Daj znać proszę w komentarzu, jestem bardzo ciekawa. No i co, zachęcam Cię również do śledzenia moich mediów społecznościowych i do umówienia się ze mną na bezpłatną konsultację, abyś mogła zobaczyć, jak może pozytywnie wyglądać zmiana wizerunku dla Ciebie, czyli odnajdywanie ubrań takich, które są harmonijne i spójne z Tobą. Także zapraszam Cię do też skonsultowania ze mną i do umówienia się na bezpłatną konsultację ze mną. Link do konsultacji będzie w opisie tego filmu. Zachęcam Cię także do subskrybowania mojego kanału. Bądź na bieżąco, kliknij subskrybuj, dzwoneczek. No i co? Do zobaczenia w następnym filmie lub do usłyszenia podczas naszej konsultacji. Pa, pa!